Siema, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, człowieku. Ty znalazłeś się teraz na kanale Od Zera do Driftera, a to jest kolejny film z serii Drivrus Projekt BMW E36, czyli to auto, które teraz widzicie. Dawno nie było żadnej mojej aktywności, nie wstawiłem żadnego filmu z dalszej części budowy tego gruza, bo gruzem trzeba dalej nazwać to auto, czyli BMW E36. Ci ludzie, którzy oglądali moje poprzednie filmy, trochę mnie śledzili, pewnie się załamali. Nikt pewnie nawet nie ubolewał nad tym, że nie dodaję nowych filmów. Nie miałem po prostu weny na wstawianie nowych filmów. Jakoś po prostu brakowało mi na to czasu, ale to nie oznaczało tego, że ja przy tym aucie dalej nie pracowałem i dalej go nie budowałem pod siebie. Wręcz odwrotnie, spędzałem przy nim naprawdę bardzo dużo czasu, bardzo dużo się zmieniło. Ja ten projekt zacząłem budować już ponad rok temu. Skupiłem się na samym początku na mechanice, podstawowe czynności, które trzeba było wykonać w tym aucie do takich podstaw driftingu, żeby to przygotować pod drift, no bo to auto robię i szykuję. Ale przyszedł czas po ponad roku budowy tego auta, żeby się za kwestię wizualną i zacząć malować to auto i przygotować tak, żeby to naprawdę miało sens, bo według mnie auto to jest taka nasza wizytówka, oczywiście dla ludzi, którzy jeżdżą samochodem. Ja chciałbym, żeby to auto naprawdę w miarę sensownie wyglądało po tym, jak już je porobiłem mechanicznie, ale teraz będzie seria kilku filmów, w których będę Wam pokazywał na początku przygotowanie, czyli ten film, później weźmiemy się za malowanie i tak dalej, ale to w dalszej części Wam wszystko opiszę. Teraz cofnijmy się kilka dni wcześniej i zobaczcie, co udało mi się do tej pory zrobić. Jaki z tego zmontuję? Będzie sponsorom chcesz pokazać, że remontujesz, a nie że... Nie ma jeszcze sponsorów. Nie ma? Jeszcze. Nie będę ci nie sponsorował. Dzięki. Ale o to zawsze co tam ci mogę wiedzieć. Ciekawego dać. No ale coś przyniesie co do czasu. No. Ręka mnie boli. O, dobra. Lewa nieprzyzwyczajona. Thank you.
tak właśnie oto znaleźliśmy się w tym momencie, czyli już po prezentacji tego, co udało mi się do tej pory zrobić. Jak zobaczyliście przed chwilą, etap szpachlowania, docierania, później gruntowania jest już za mną. Możecie się dziwić, że tylna ćwiara jest nieruszona, przedni błotnik jest cały porzewiały, jak to wygląda, jak bym to w ogóle będzie malował, ale to zaraz wam powiem. Ogólnie w podkładzie mamy drzwi, dach, drugie drzwi z tamtej strony, maskę i tylną klapę, tylnej klapy teraz nie założyłem. Tylna klapa jest gdzieś tam w warsztacie z drugiej strony. Oczywiście tutaj ta tylna listwa, belka, nie wiem jak to określić. Ten element, który tutaj widać, też jest w podkładzie, bo był skorodowany. Zderzak jakiś czas temu sobie pomalowałem na czarno, słabe światło, ale już mi się nie chce teraz kombinować. Także tak wygląda auto na ten moment. I teraz wytłumaczę wam, dlaczego przednie błotniki są nieruszone i tylne błotniki też są nieruszone. Z tego względu, że ja tutaj robiłem skręt. Kupiłem sobie nowe koła, wywaliłem koło na zewnątrz, jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony. I tamten błotnik od samego początku, jak wiecie, jest zniszczony i się nie nadaje. Ale ten błotnik próbowałem trochę zrolować rurką, bo nie miałem przyrządu specjalnego do tego. I też słabo to wyszło i wypadałoby te dwa błotniki wymienić przed malowaniem, no bo czegoś takiego raczej nie pomaluję, bo chcę, żeby to naprawdę miało sens. Chciałbym wam pokazać, jak z takiego auta typowego gruza zrobić naprawdę coś ze stylem, coś z klasą i coś pięknego. No, mam nadzieję, że ten pomysł, który mam na to auto, mi się uda i wypali. Przednie błotniki powiedziałem, teraz przechodzimy na tył. O, tutaj możecie zauważyć, nadkole jest mocno zardzewiałe, mocno zgnite, bo ogólnie cały ten samochód dostał kiedyś strzała po długości, bo przedni błotnik był szpachlowany, drzwi też, ale tamte stare, bo te wymieniałem. Ogólnie próg był robiony no po całej długości, ten samochód dostał, także nie ma się co dziwić, że tutaj zaczął błotnik nam rdzewieć. Z drugiej strony nie ma masakry. Już lekko zaczyna rdzewieć od tamtej strony ten rant, ale tak rozkminiałem, co by z tym zrobić i doszedłem do wniosku, że kupię po prostu body kit, który wygląda o tak. To są dwa felony, jeden felon na przód, oczywiście na błotnik, drugi felon na tył, stanę z drugiej strony, może tak to legitnie będzie wyglądać. I zamiast kupować nowych błotników, jakichś głupich, chorych poszerzeń, to kupiłem taki body kit. Oczywiście to dwie sztuki jeszcze leżą z drugiej strony, ale tak dla pokazu tylko to przyniosłem, bo dzisiaj nie będziemy tego montować. Chciałem wam tylko pokazać i tym będziemy się zajmować w następnym filmie. Na sam koniec jeszcze przedstawię wam plan, jaki mam pomysł na ten samochód. Ogólnie kiedyś w internecie widziałem, jak panowie profesjonalnie, to im trzeba przyznać, malowali jakieś takie Audi, nie pamiętam jakie to było, ale zrobili tak, że malowali chyba na czarno, później wzięli kolorowe proszki, obsypali je te auto proszkami i na samym końcu wylali na to lakier bezbarwny. Jak ja zobaczyłem efekt tego, jak to wyglądało później, finalnie, efekt końcowy, to się zajarałem i stwierdziłem, że też tak kiedyś zrobię. I z tego względu, że mam gruza, który wygląda jak gruz i jestem w trakcie przygotowywania go do malowania, to stwierdziłem, że też spróbuję go tak pomalować. Już kończę, tylko wam pokażę jeszcze z ciekawości ten zderzak, który malowałem tym sposobem. Robiłem to pierwszy raz, w ogóle zdolności rakielniczych prawie żadnych nie mam. Najlepszy efekt możecie zobaczyć tu, w tym miejscu. I z drugiej strony, tu też jest taki w miarę fajny efekt końcowy, chociaż słabo to zrobiłem, bo zamiast rzucać ten proszek z jakiegoś ciśnienia, bo mam akurat taki, który jak rzucę ręką, to się tak bardzo nie rozbryzga, tylko powstają takie grudy i na przykład tutaj powstały te grudy i za dużo musiałem bezbarwnego wylać i w ogóle zrobiła się straszna taka kasza, ale już teraz mniej więcej wiem, jak to zrobić, żeby było elegancko, także tak będzie wyglądał mój samochód, jak wszystko dobrze pójdzie. Kończę na dziś, jak widzicie, pracy przede mną jest naprawdę jeszcze bardzo dużo, zaczynając od samych chociażby poszerzeń, poprzez malowanie, później malowanie felg, czy ciemniamy szybki, później dokładeczki, zderzaki, lotka z tyłu i tak dalej. Tego wszystkiego naprawdę będzie jeszcze bardzo dużo, dlatego jeżeli cię zaciekawiłem, no to
wiesz co robić i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, także trzymaj się cieplutko i do zobaczenia.